Dobra, lecimy z 52 odcinkiem. Zagramy w Diablo 2 Lord of Destruction. Barbarzyńco, mamy poziom 61. Jesteśmy w akcie 5 na koszmarze. Musimy wziąć tutaj, powalczyć z tym całym ostatnim bossem. Tylko musimy się do niego tam dotrzeć. Musimy się tam do niego jakoś dodrzeć. Powolutku, zatem idziemy, wszystkie bestie rozwalamy. Przeżywalnością jeszcze takich problemów na razie nie mamy. Tylko będziemy się musieli pakować na piekło. Amulecik i mikstrzyka do leczenia. Ogromny bies. I krwawy wódz. To po mnie wypadł. No i po kolesiu. Więc trzymając się przy prawej stronie lecimy przodem. Siewca burzy. Wielki talizman, zwój identyfikacji. Co za talizman jest? Plus 2 do obrażeń. Nie wiem czy maksymalnych, czy minimalnych, tam szczerze mówiąc to już zbyt nie interesowało. Mi się tego typu rzeczy z jednej strony by przydały, ale z drugiej strony kurczę, no nie ma miejsca w naszym ekwipunku, tak więc niezbyt mi się to opłaca. Wdowa Ohydy, nie umarły, teleportacje, kamienna skóra. Szybkie do leczenia mi wpadły jakieś fajne. Dwój identyfikacji, złoto, mikstrzyka do leczenia, mógłbym sobie podnieść, jakby co to będę miał. Jedno sobie wypijemy. Przy prawej stronie się cały czas trzymam. Twierdza Kamienia Świata poziom drugi. Niedługo będziemy już schodzić na poziom trzeci. Niedługo. Tu też mamy zejście, jak się nie mylę. Jest. Są ciszenia. Władca śmierci. To bestia nieciekawa. No ten cały trąd zniszczenia bym pasował sobie troszkę wziąć i obczaić dookoła. Później będziemy mieli tych wszystkich przeciwników, których będę musiał chyba też jakoś ich manewrować, bym miał gdzie uciekać, moi drodzy przyjaciele. Skóry pas demonicznej. Nieciekawe. Ponoszę te wszystkie mikstrzyki do życia, chociaż nie w sumie chyba aż tak potrzebne. Pan mrozu w tym roku, władca śmierci. No w sumie tutaj mający duże obrażenia. Czały mi tylko wypadły. Jakie bestie ciekawe, sympatyczne, miłe i w ogóle. Się kogoś rozwalić. Idziemy tam do tego całego bala czy nie? Czy tam na jego sługusów na razie? Wielka korona wypada. 109 do obrony taka koronka zamiast. Ja w mojej skrzynce mam czaką. Idziemy na bala. No ją. Wrzuci na mnie zniedołężenie. Ej Balu, dawaj mi tutaj swoich przydupasów jak możesz. Kradnie życie. To jest taki nocik, takie coś. Życie mi powoli spada, tak więc muszę sobie go troszeczkę naładować. Thank you.
kupię sobie mistrzostwo życia. No. Znowu na mnie rzuci to z niedorzeczenia, ja cię kręcę. Wiecie co, bestie, chcecie się ze mną walczyć, to chodź tutaj, gdzie ja jestem. Nie, ja będę chodził tam, gdzie wam się podoba. No. No. Teraz możemy się z wami bawić. Dymiąca kula. Ty kurna chata, ten tego, no. Czy mam się jak zawsze na tego bossa? Golenzo niszczyciela, demon, zaklęty ogień i zaklęte błyskawice ma. Niewrażliwość na ogień, coś mi wypadło ciekawego. Knut, to nie jest ciekawe. Tylko do leczenia, płytowa tarcza mnie nie interesuje. Zbroja płytowa, ja czytam. Dobrze, ale dosyć szybko mi to życie spadło. To z niedowężnienie tak na mnie działa. Spaczeniec. Złoto. No, teraz będziemy mieć naszą zławę. A kuku. Chodź, najmniej idziemy do tyłu. Idziemy do tyłu, to nie jest w ogóle z nimi zabawa taka. Łuk złotą. Poszedł tam, co? Was tutaj wezmę, wyciągnę, panowie, się nie mam ochoty zbawić z wami. Runa i o mi wypada. Zmiaszczę. Może będę mógł sobie zrobić jakieś fajne słówko runiczne z tej runki. Okej, idziemy. Ja jeszcze tutaj dosyć dużo tych bestii nam zostało, chodź tutaj najmniej do tyłu. Mak śmierci. No i to było fajne, że mi się udało ich tutaj roz... Idziemy na teraz na was. Wyzwoliciele, nieumarły sługa. Stoją sobie te bestie pod tym balem, w ogóle się z tym nie chcą ruszać. Tym to ja sobie jeżeli pomaga, ale musiał się później wrócić do miasta i go podratować jakąś ciekawą, zmiaszczą suką. Antidot mam coś w rodzaju. Achmel przeklęty. Numery seryjne strzały. Wrażliwość na truciznę. Leczenia. Kusza jakaś wypadła. Knut, nie sposób ciekawy, dobra. Ci co, wrócimy się do miasta. Mi się skończyło tutaj ten. To co, trucizna? Mojemu najemnikowi nie, to ci mogę sprzedać, to sobie będę trzymał. Jak tam z miksturkami sobie kupiłem miksturki, zrobię mieszczu. Mieczyki, jakieś fajne. Uniemożliwe leczenie się potworom. To jest też sympatyczne. 33 do obrażeń. Co ciekawe, idziemy jeszcze do mojego przyjaciela, do Lukara. Czekajcie, sobie to zidentyfikuję, już tu jestem. Wszystkie odporności 30%. Wow. Ej, to jest piękne. Miłego dnia. Będę miał jakiś problem z odpornościami, to sobie to wymienię, no kurna hata. Życie, nie, życie, tylko mnie tutaj obrażenia interesują w moim mieczyku najnowszym. Mam nadzieję, że coś ciekawego będzie, bo tutaj będę miał walkę z tym całym balem niedługo. Odrzut. To jest piękne, czekajcie, mam tutaj runkę i o. Tylko na poziom 35. A oprócz tego mam to coś, to jest zmiaszcz. Na razie sobie to będę trzymał, tutaj tym mam coś ciekawego, tą koronę mogłem sobie też pakować do mojej skrzyneczki, jakby co. Kurczakom tutaj położymy.
Znaczy miejsce nie mamy. Jak leży to i on. Zabij Sugibala. Halo, kurna, dawaj mi jakieś te długi, co będą za mną leciały, nie, ja będę, kurczę, musiał tutaj brać od ciebie przez cały czas to. Patrzcie się, ile tych hydr mi tutaj wrzucili, ja cię kręcę. Kasim, żyjesz, te hydry tam już tak dużo obrażeń mi robić nie będą. No, idziemy powolutku, teraz do przodu. Z hydrami nie mam ochoty się bawić. Ale oczywiście, żebym już hydry, kurczę, puszczał. Oprócz tego jeszcze jestem zniedołężniony. Dzięki. No chodźcie tutaj pojedynczo, nie chcę z nami wszystkim razem walczyć. Chodźcie tutaj na mnie, gdzie jesteś w tyle, chodź. Jest. Członek grany numer 1. Wygrady numer 2. Krwawy Bartuk. Szuka wzmocnienia, mistrzów do leczenia i tak dalej. No te hydry mi tutaj atakują dosyć ostro. Jeszcze z 3 mi tutaj chwilę zostało, członków rady. Jeszcze 3. 2. Wielka korona mi poda. Troszeczkę złota. Jestem chwilkę do życia. Puf. No ej, chłopie. Mamy zamiaszczyć przeciwników. Najemnik, jesteś przy mnie? Jak mi tutaj wszyscy chcą od razu, kurczę, przytulić, ile oni mi tutaj życia zabierają. Oczywiście, że tak, kurczę. Jestem z tylko życia, pan jadł. Jednego przeciwnika mniej. Gdzieś tam Kasim też ich wyżej ostro atakuje. Cyrkę do życia sobie wypijemy. To duże obrażenie. Ej, co się dzieje? Idziemy sobie kupić mikroszki do życia. Dobry wieczór. No, takich sytuacji ja nie mam ochoty brać i przeżywać mieczyki. Porośnia truciznę w mieczu mamy. Wysysanie życia. Idziemy też do Lukara. Dobrego wieczora. Handel 20, 15, 23, 20, 20, 20, 43. Mhm. 40. No wielką koronę sobie też przypakujemy tutaj do mojej skrzyneczki, jakby co? Będziemy mieli tylko walkę z tym całym balem. Nie jest was tutaj za dużo, panowie. Jestem z troszkę do życia.
Więcej mistrzów powinien sobie kupić do zabawy z nimi. Jakby co? Idziemy na tego kolesia, co mi tutaj wyskoczył, nawet nie wiem z jakiegoś to powodu. Ja mam tego bossa całego. Mam książkę życia, mogę sobie wypić. Przecież bym tego bossa już wcześniej gdzieś rozwalił, coś mi się nie wydaje. Będę musiał go po całej mapie pewnie brać i szukać, nie? Rozwaliłem, tylko że nic ciekawego mi z tego nie wypadło. Też nieciekawa sytuacja. Demon sługa. Wrażliwość na truciznę ma. No i ostatnia grupka przeciwników, moi przyjaciele. Patata boom. No i teraz mamy zamiarzą zabawę. Najemnik jesteś? Jeśli w okolicy, chodźcie, no. Sługa zniszczenia. Złoto. Dawaj tutaj jeszcze jednego sługa, jak możecie. Nie, nie, nie. Jak pojedynczo będą wychodzić, to będzie super racko. Jest po kolesiu, idziemy na kolejnego. Kuku, kici, kici. Okej, już po trzech. Gdzie czwarty? Żeby to był... No chodź, 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 chodź. Nie krępuj się. Misteroprawca, demon, widmowe uderzenie, odporność na magię, niewrażliwość na ogień i niewrażliwość na zimno, ma ta bestia. Miksturki do czynienia są tutaj im potrzebne. Runiczny łuk mi też wypadł na szkórna, tam. Czy łuk by mi się przydał? Chyba nie. Chodź. My tutaj się w tym momencie pokryjemy na tego całego bala. Nie, jeszcze nie. Jeszcze mamy dwóch tych. O, jeszcze z niedołężeniem mam nie rzucili. Co za bestia. Cię rzuciłem z motyką na słońce. Będę uciekał barbarzyńcy, tam będzie w tyłek ten. Kół tą swoją halabardą. Zniszczenia. Mam nadzieję, że jeszcze jakieś tutaj miksturki do życia uda mi się wydropić od tych przeciwników. Kaukan. Takie coś, zimia aż 99 dobrany. Wow, dosyć ciekawe. 33. A to jest przedmiot, którym będę miał chyba najwięcej dwie dziurki. Bojowa maczuga. Z demonicznej skóry pasek, tam też leży jakiś. No, 61 poziom mamy. Jestem też ma poziom 61. Chciałem się też udać na ten poziom z krowami. Czekaj. Idziemy się do miasta, nakupiłem sobie miksturek. Tylko że przed tym zakupem różnych miksturek chciałbym sobie te rzeczy wrócić do mojej skrzyneczki.
Będziemy lecieć do ostatniej walki z tym całym bossem, moi przyjaciele, tak więc trzeba się jakoś wiązać i przyszykować. Nie wiem, czy to będzie sympatyczne, miłe, czy w ogóle możliwe. Do usług. Wszystkim chciałem się naprawić, zobaczyć, co tutaj ciekawego mamy. 49, myślałem, że 90 parę tam pisało. Zbroje szczerze, więc mnie nie interesują. Idziemy do Malach. Bronie, pokaż mi jakieś fajne, jak możesz, moja piękna, cudowna kobieta. Gdzie masz miksturki? Wymaszczu. Idziemy zatem do Kamienia Świata. Emig, jesteś przy mnie gdzieś w pobliżu? No, weź to wyłącz. Widzisz, że tutaj mi nie zawołał swojego braciszka. Emig, chodź tutaj na bala, nie będziesz tam się bał. Bawił, znaczy się. Kupiłem sobie cukier życia. Kolejny cukier życia sobie wypijemy. Jestem w cukier życia. Daj mi, gdzie jesteś? Jestem tylko życia, znaczy nie udało mi się wybić, tak więc sobie wypiję jedną. Jest, połowy życia, my już zjechaliśmy. Życie mi się kończy. Krzykniemy sobie ładnie. Życie mi swojego braciszka nie zawołał, to jest też superacka sytuacja. Się bardzo cieszę z tego powodu. Bo przy tym tak naprawdę jest kupę czasu. Trzeba stracić, żeby się z tym bradzie teleportować, tak żeby ten jego braciszek wziął i zniknął. Jest jedna trzecia życia mu zostało. Życie muszę sobie wziąć na pamięć. Jemnik, ja nie mam po tym miesiąc tego bala bardziej tu z ciebie. Ja te macki, kurczę, szczerze mówiąc, w ogóle nie interesują. Troszeczkę mi wezmą i tam posmerają, ale to... Złoto, czaszka bez kazy, rękawice, pałka. Pałką wypadła tyzana. Bężnicza kusza. Złowroga tarcza. Jakie rzeczy do kitu? Już nie istnieje. Ta spoko, co ty... Kogoś mi tu brakowało. Ja jesteś chłopie. Cześć. Jestem pod wrażeniem. Tak więc wchodzimy. Puf. Gratulacje, Saigon. Możesz teraz cieszyć się mianem Conquister Saigon. Conqueror Saigon, jak go czytam. Okej, okay. Jeden crunch. Conqueror Saigon, poziom 61. Barbarzyńce, postać wzrosty, że nie możemy się pakować w tym momencie na piekło. Ale jeszcze nas tutaj koszmar interesuje. Uff, zmiaszczą. Jeśli Tyrael, miłego dnia. Co to za rękawiczki 34-34? Oba, czy do zręczności połowa czasu z zamrożenia. Do kitu. Ja cię kręcę. To sobie na razie zatrzymamy, sobie zobaczymy jakieś mieczyki może. Od jednego, od 5 do 114 obrażeń od błyskawicy. Potężne obrażenie od błyskawicy tutaj mamy. Idziemy do naszego jeszcze jednego przyjaciela. Kurczę, niedługo się będziemy pakować na piekło. Miłego dnia. Jo, jo, jo. Nawet czego ci trzeba? Co byś chciał mi dać, przyjacielu? Bo tu zaraz będę szedł na piekielny poziom trudności, tak więc dawaj mi kurde jakieś mieczyki. Jeśli można ładnie poprosić. Drugiego pana, tam nic ciekawego nie ma. Tutaj mamy coś, mamy tą całą partyzanę.
seryjne błyskawice, many wykrada i tak dalej, tak do kitu. No i tutaj jeszcze została mi taka pałka tyraniczna, tak? Taka pałka tyraniczna, też do sprzedania. Naprawimy się i lecimy na naszej przyjaciółki, jaką jest... w akcie pierwszym czarne moczary. Jaką jest... Już zapomniałem, jak ona się nazywa, już dawno nie byłem. Będzie hrabina. Jeszcze krowi poziom chciałem sobie zrobić. To zrobimy sobie w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że w jednym odcinku się wezmę i zmieszczę z tym całym krowym poziomem. Albo nawet i w dwóch będę musiał. I później się będziemy udawać, kurczę, na nasz piekielny poziom trudności. Bo ja pierwszy się wam wypadał. Nie ma tutaj nic cykowego, moi drodzy przyjaciele. Czyli w akcie piątym, kurczę, musimy tylko wziąć i zrobić sobie gniazdo. Wszystko ładnie tutaj obczajone. Musimy sobie jakiś przedmiocik wybrać, w którym będę mógł sobie zrobić gniazdo, ale sobie to zacząłem już do samego końca. Czyli po krowym poziomie może tam coś ciekawego mi też wypadnie. Poziom czwarty, to jest coś na poziom piąty. Nie wiem, czy będę brał i restartował nasze umiejętności. Jest tam jeden czy dwa punkciki, które gdzieś dałem. W jakieś takie miejsce, w które aż tak bardzo nie pasowało mi. Dam sobie ten punkcik w tą odporność. W skórę z żelaza. A powinienem sobie ten punkcik wpakować w ten pokrzyki. Hrabina, do zobaczenia, daj mi jakąś fajną runkę, jak możesz. Amn, Sol i Orta. Orta do miasta, z pisań wypada jakaś fajna, do najemnika. Nie uda mi się tej spisy tutaj wziąć i wepchnąć. Bojowa włócznia też mi wypadła. Okej, okay, dobra, sobie ją zidentyfikujemy od razu. Stalowy dzirty. Spisa, item level 42, obrażenia dwuręczne od 10 do 35, 14 poziom, zwiększone obrażenie, skuteczność ataku, zabójcze uderzenie 30%. 75% z trafień zmusza potwora do ucieczki, wszystkie odporności 5%. Ciekawe, bardzo ciekawe. Zaportujemy się do miasta. Zostań na chwilę i posłuchaj. No ja to sobie wpakuję do mojej zamiarzy skrzyneczki, tutaj będę kończył swój odcinek. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło, piszcie jakieś fajne komentarze. Sobie to transmutuję też poza nagraniem. I my zobaczymy się w kolejnym odcinku. Hejka. No i papa, to musi iść tutaj, o kurczę, żebym sobie tutaj nie wziął nie tego. Mam tutaj tak wszystko zawalone, że ja cię kręcę, panowie, co się dzieje? Damy tutaj i to sobie jeszcze weźmiemy i sprzedamy na koniec. Dobra, ja kończę swój dzień, papa.